21 lutego w Kozienickim Domu Kultury już po raz siódmy zorganizowano slam poetycki, czyli pojedynek na słowa. Wzięło w nim udział 5 osób: Katarzyna Kowalewska, Damian Lesiak, Piotr Tasak, Halina Budniak i Paweł Sokolski. Uczestnicy prezentowali swoje wiersze najlepiej jak potrafili i w dowolny sposób. Recytowali je z pamięci i odczytywali z kartek. Każde wystąpienie nie mogło trwać dłużej niż 3 minuty. W pierwszej i drugiej rundzie zmierzyła się cała piątka, a ich występy oceniało 10-osobowe jury wyłonione losowo spośród publiczności. W finale znaleźli się Piotr Tasak i Piotr Sokolski. Tu na najlepszego slamera głosowali wszyscy uczestnicy spotkania, używając do tego dwukolorowych lizaków. Kolorem czerwonym oznaczono Piotra Sokolskiego, kolorem zielonym Piotra Tasaka. Zanim jednak ogłoszono wyniki, przed zgromadzonymi wystąpił gitarzysta Sławomir Tomczyk wraz ze swoimi uczniami Kacprem Sikorskim i Błażejem Krawczykiem. Przyszłego wodza miłę się na karuzeli naszych złudzeń, a potem wojny zawsze słuszne, ja na ich dzieci zawsze cudzę. Jeszcze raz scena z efektami, bitwa Polaków z Polakami. Po występie młodych artystów i po podliczeniu głosów wyłoniono zwycięzcę 7. Kozienickiego Slamu Poetyckiego. Został nim Piotr Tasak. Nagrodę dla najlepszego slamera, czyli czek o wartości 300 zł w imieniu dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej wręczyła zwycięzcy prowadząca slam Halina Koryńska. Czym dla niego jest udział w tym przedsięwzięciu? Na pewno to jest forma zaprezentowania się, pokazania, że piszę, że robię coś, co lubię. No i to jest również skonfrontowanie się tego, co tworzę, z tym, co myśli o tym publiczność i jaki jest oddźwięk tego. Piotrek poezją interesuje się od najmłodszych lat. Pisać zaczął już w szkole podstawowej. Taki malutki wierszyk kiedyś napisałem pierwszy, pamiętam, to była taka dziecinna rymowanka. W każdym razie wielokrotnie zmieniała się ta moja wizja na tworzenie z wierszy rymowane na wiersze nierymowane. I tak można powiedzieć, że bardziej intensywnie zacząłem pisać pod koniec gimnazjum, no i teraz w liceum też mam dość intensywny okres twórczy. Piotr chciałby opublikować swoje utwory. Poszukiwał już wydawnictwa internetowego, które pomogłoby zrealizować jego plany. Być może właśnie na ten cel przeznaczy swoją nagrodę. Osoby biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. W trakcie trwania imprezy rozlosowano też upominki niespodzianki dla publiczności. Organizatorem sobotniego spotkania był Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka.